Siemano, z tej strony Vini. Witam was już w 9 odcinku ciekawostek z GTA 5. W serii została już pokazana cała masa ciekawostek. Pokazałem wam już w serii ponad 50 ciekawostek, jest ich naprawdę sporo. Wysyłacie ciekawostki na PW Facebooka lub YouTube'a, ponieważ na tydzień pojawia się tylko jeden odcinek z 6 ciekawostkami, czyli tak przeliczając to muszę dziennie znaleźć po jednej jakiejś fajnej ciekawostce. No, odliczając jeden dzień na nagranie oraz montaż, no i w tym podobne. Bardzo trudno się robi tą serię i mam nadzieję, że mi pomożecie, bo trzeba się naprawdę postarać. Jak znajdziecie jakąś fajną ciekawostkę w grze, nie w internecie, tylko w grze, bo w internecie te wszystkie ciekawostki to ja znam. Chcę tylko znaleźć jakieś ciekawostki w grze i mam nadzieję, że w tym pomożecie, bo nie zawsze jest to proste. Jeżeli coś znajdziecie, no to od razu piszcie do mnie na PW Facebooka albo YouTube'a. Ja wszystkie wiadomości przeczytam i na pewno tą... Jeżeli ta ciekawostka będzie fajna, no to na pewno ją umieszczę w kolejnych odcinkach. Jeszcze na początku rozgadam się trochę organizacyjnie na często zadawane przez was pytanie. Jak widzicie na kanale pojawiają się filmiki z Battlefielda 4. Nie są one z moim komentarzem, lecz z komentarzem mojego kolegi, z którym chodziłem do gimbazy, no i też się od czasu do czasu widujemy. Ma bardzo fajny głos, mikrofon, sprzęt, więc nie widziałem nic na przeszkodzie do tego, żeby nagrywał filmy z Battlefielda 4, robił z tej gry serię właśnie na tym kanale. Zresztą część z was chciała zobaczyć serię z Battlefielda 4 tutaj na kanale Vini5. Niestety osobiście się za to nie mogłem zabrać z wielu powodów, m.in. z braku czasu, z braku pieniędzy na grę, no i też nie mam dobrego peceta, więc nawet piracki Battlefield nie wchodzi w grę. Więc mój kolega zajmie się tą grą, a później jak zakończy serię z BFA 4, no to weźmie się za jakąś jeszcze inną grę. No i tak dalej, będzie ciągnął serię z jakimiś grami, które będą wychodzić. Zachęcam was też do obejrzenia odcinku z BFA, które właśnie się pojawiły tutaj na kanale. Bardzo fajnie się je ogląda, wystarczy tutaj kliknąć w którąś adnotację gdzieś tu obok mojego ryja. Gdzieś tutaj adnotacje są do odcinków mojego kolegi, które są na kanale. Chcieliście mieć też dłuższy odcinek ciekawostek, no to macie dłuższy odcinek ciekawostek. Dzisiaj na ciekawostki poświęcimy nieco więcej czasu niż zwykle. No to przejdźmy do kolejnej ciekawostki, gdzie jest nawiązanie do gry Red Dead Redemption, czyli do innej gry Rockstara. Pewnie wiele z was zna tą grę. Jest to konsolowa przygodowa gra akcji w realiach Dzikiego Zachodu. Gra została wydana w 2010 roku i jest dostępna niestety tylko na konsole Xbox 360, no i też PlayStation 3. Świetna gra, ale nie dla pecetowców, dla których niestety gra się nie ukazała. Gra cechuje się m.in. otwartym światem, szczegółowością obiektów, rysującymi się krajobrazami, czyli wszystkie te cechy, które teraz zostały zastosowane w GTA 5. Rockstar wiele razy w GTA 5 nawiązuje do Red Dead Redemption. Tutaj widzimy bus wycieczkowy jakiejś firmy, znajduje się na nim napis Escalera. Tą nazwę właśnie nosiło miasto w Red Dead Redemption. Parę screenów teraz właśnie wam rzucam na ekran z tej gry. W GTA 5 nawiązanie do tej gry można znaleźć też w domu Franklina, gdzie na półce z książkami leży książka z napisem Red Dead Redemption na okładce. Poza tym w grze znajduje się malowidło, które również nawiązuje do tej gry. Malowidło wam właśnie pokazuję teraz na ekranie. No to przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Zobaczymy tutaj boty z gatunku polskich studentów. Widzimy tutaj faceta, który jest prawie goły, no i też ma na sobie jakieś napisy i w dodatku jest przywiązany do słupa, nie wiadomo z jakich powodów. Po prostu kolesia chyba melanż poniósł. Okazuje się, że jest po wieczoru kawalerskim i za moment ma ślub, no i prosi nas o pomoc. To jest oczywiście misja poboczna na 100% gry, trzeba ją wykonać, żeby to 100% gry mieć. Najpierw kolesia odwozimy do domu, gdzie się ogarnia, zakłada gajer. No i też zmieniamy auto na limuzynę. W pośpiechu jedziemy w stronę kościoła, no i po drodze też zabieramy chyba jego świadków ślubnych. Następnie odwozimy wszystkich pod kościół. A tutaj widzimy panią młodą, która jest... Ała. Jak widać, lekko mówiąc, nieźle wkurzona. Później wszyscy wbijają do kościoła, no i na tym misja się kończy. Nie znamy dalszych losów tego całego zdarzenia. Nie wiadomo, czy w końcu wzięli ten ślub, czy po prostu babka kolesia olała i... No i sobie wszyscy dali z tym spokój. W tym miejscu po prostu historia się kończy.
Akcja całkiem jest podobna do filmu Cats Vegas, gdzie była całkiem podobna sytuacja. Kto oglądał ten film, no to wie, o co chodzi, a kto nie oglądał, no to zachęcam do obejrzenia tej bardzo fajnej komedii. Wczoraj dopiero się wziąłem za oglądanie trzeciej części i moim zdaniem jest to najgorsza część z tych wszystkich trzech, no ale jest też całkiem spoko, nie krytykuję jej. Ale moim zdaniem jedynka i dwójka były śmieszniejsze. No to przejdźmy dalej do kolejnych ciekawostek. Tutaj pokażę wam parę rzadkich samochodów GTA V. Zaczniemy od nieoznakowanego wozu policyjnego. Bardzo fajny wóz tajnych agentów. Możemy go znaleźć w tym miejscu. Możemy sobie nim pojeździć, trochę się pobawić. Jedynie jakieś rzeczy mi tu brakuje, no to misje poboczne, do jakich mieliśmy dostęp na przykład w GTA 4 w komputerze pokładowym radiowozu. Właśnie szkoda, że tego w GTA 5 nie ma, bo to była dość fajna rzecz. Jednak samochód jest bardzo fajny. No to przejdźmy do kolejnej ciekawostki, ale nie zmieniamy tematyki. Tutaj pokażę wam dwa ratownicze pojazdy, jakie znajdują się na plaży. Najpierw pokażę wam quada. Bardzo dobry pojazd na podłoże, jakim jest plaża. Niestety nie ma sygnału alarmowego ani sygnalizacyjnego. Bardzo fajnie się nim jeździ, jednak fajniejszym pojazdem, jaki zaraz ujrzycie, jest ratowniczy van. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się go prowadzi. Dobra szczegółowość, chodzi mi tutaj m.in. o te deski surfingowe, które znajdują się na dachu pojazdu. Co robić z niego taki wyraźnie pojazd, no taki pojazd plażowy. W dodatku ma syrenę wraz z sygnalizacją świetlną. W poprzednich częściach samochody tego typu się nie znajdowały. Pierwszy raz okazały się takie pojazdy plażowe, takie ratunkowe pojazdy na plaży w GTA. No i w sumie moim zdaniem to fajnie, że Rockstar stara się dodawać takie nowe rzeczy. No a teraz przejdźmy już do przedostatniej ciekawostki. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię w GTA 5 skakać ze spadochronu, stuntować samochodem, motorem, a nawet samolotem. Jeżeli wy również lubicie stuntować, no to ta ciekawostka jest idealna dla was. Otóż wchodzimy na stronę junkenergydrink.com. Jest to strona napoju energetycznego, którego firma skupia się właśnie tak na sportach ekstremalnych. W grze jest też baton Ego Cheezer, może kojarzycie. Jak już znajdziecie się na tej stronie, no to klikacie tutaj, później klikacie tak, a następnie klikacie w to miejsce. I ukazuje wam się mapka, która posiada trzy rodzaje znaczków. Na mapie znajdują się miejsca do skoków, na przykład z gór, wieżowców. Znajdują się też miejsca do stuntów pojazdami naziemnymi, czyli motory i samochody, quady. No i znajdują się też miejsca, na przykład obiekty, pod którymi trzeba przelecieć samolotem, na przykład most. Część z tych miejsc jest zaliczanych do kolekcji stuntów, no i w tym podobne. Jak chcecie, to sprawdźcie sobie te miejsca, no i się pobawcie stuntami. A teraz już przejdźmy do ostatniej ciekawostki, a zarazem najgrubszej ciekawostki tego odcinka. Pewnie ją znacie, ale muszę ją pokazać, bo dwa razy zahaczyłem w swojej serii o tą ciekawostkę. No i po prostu trzeba to ułożyć w logiczną całość, nie mam wyjścia. Jest to historia o seryjnym mordercy w GTA 5, Merle Abrahamsie, który był po prostu świrem. Zaczął widzieć ósemki, zaczął je rysować, no i po prostu mu odwaliło. I pomyślał, że musi coś z tym zrobić i postanowił zabić 8 osób. Początek tej historii znajduje się w jego byłym miejscu zamieszkania, w Sandy Shores. Po tym jak mu odwaliło, sąsiedzi postanowili też coś z tym zrobić, no i postanowili go wygonić. Podpalili mu dom i pozostawili napis: odejdź Mer Abrahamsie, jesteś zły. No tutaj ten napis to widzicie właśnie w tej chwili na ścianie. Na pewien sposób ci sąsiedzi bali się też o siebie, czy czasem im ten psychopata nic nie zrobi. Po całym podpaleniu Merle pozostawił odpowiedź na ścianie, którą teraz tutaj widzicie na ekranie, i pisze tutaj: będzie 8. Mam wrażenie, że po tym całym podpaleniu naszemu psychopacie jeszcze bardziej odwaliło, ci sąsiedzi jeszcze bardziej mu się narazili, i kto wie, czy wśród tych ofiar nie ma właśnie jakichś sąsiadów. Tego kolesia. Tutaj też na ścianie znajdziemy pewien symbol, który na pozór przypomina górę. W rzeczywistości jest to fragment naszej mapy. Widzimy tutaj półwysep oraz małe wyspy znajdujące się na północy mapy. Jest to miejsce, w którym wszystkie ofiary tego seryjnego mordercy zostały zabite. Kiedy przeniesiemy się jeszcze w inną lokalizację, kontynuując dalej tą historię,
Kiedy przeniesiemy się do Senora National Park, znajdziemy tutaj pewną informację na temat każdego z tych morderstw. W tym miejscu byliśmy już w odcinku drugim. Myślę, że jest to nawiązanie do filmu Koszmar z ulicy Wiązów, w tym filmie znajduje się taka wiliczanka, która jest właśnie całkiem podobna do tej wiliczanki, która znajduje się na skale. Jednak nic więcej ta ciekawostka nie ma wspólnego z tym filmem, poza tym, że tam w tym filmie też był seryjny morderca, ale historia była całkiem się różni od tej ciekawostki, od tej historii z GTA V. Na skale widzimy informacje na temat każdego z morderstw. Pierwszy załatwiony, z drugim była zabawa, trzeci próbował uciec, czwarty wołał mamy, piąty nie żyje, szósty jest wodnikiem, siódmy jest w niebie, no i ósmy nie będzie czekać. Ostatnia linijka wprowadza nas w zastanowienie, o co chodzi, że ósmy nie będzie czekać. Okazuje się, że nasz porypany seryjny morderca zabił 7 osób, a on sam był jako ósmy. Potwierdza to dalsza historia. Tuż obok na skałach znajduje się kolejny napis. Oni mnie nie chcą, oni nie mogą mnie mieć, ale oni nigdy nie dostaną moich ludzi. Mimo, że zostawiam im dużo znaków. Gdzie mnie umieszczą? Teraz też ogarniemy, o co chodzi z tą ostatnią cyfrą, że nie będzie czekać. Mer Abraham został złapany przez policję, no i osadzony w więzieniu i tam zmarł, kończąc tą całą historię. On był ósmą osobą. W więzieniu pozostawił też od siebie ostatnią wskazówkę, która sprawiła mi lekkie problemy w tłumaczeniu. No ale wyszło to mniej więcej tak. Gdzie woda styka się z lądem i ogień się rozprzestrzenia, tam nieskończona ósemka zostanie, póki nie wrócę. Napis ma wprowadzać w lęk przed powrotem tego psychopaty, który nie żyje, bojąc się przyszłości tej historii. W dodatku tutaj znowu znajduje się ten fragment mapy, gdzie te ciała się znajdują. Na potwierdzenie śmierci seryjnego mordercy jest wycinek z gazety, który znajduje się w Sandy Shores, w byłym zamieszkaniu Merle Abrahamsa, z nagłówkiem: podejrzany seryjny morderca Merle Abrahams zmarł w więzieniu. Z wycinka wiemy też, że ta cała akcja działa się w 2004 roku, czyli już dość dawno. To na sam koniec pokażę wam wszystkie 7 ciał, które się znajdują pod wodą. Jedno pokazałem wam w odcinku 7 bodajże, tylko że tam jeszcze tej całej historii nie znałem. No to wy sobie tutaj zobaczcie te wszystkie ciała, a ja na chwilę tutaj zniknę z rogu ekranu i zaraz do was wrócę.
No to już tyle ciekawostek na dziś. Mam nadzieję, że wydłużony odcinek Wam się spodobał, zwłaszcza dlatego, że nie zawsze mam czas na takie wydłużone odcinki. Przypominam Wam też o konkursie na 1000 widzów. Do wygrania jest być może koszulka z GTA 5. Jest wiele wzorów i rozmiarów do wyboru, ale tylko wtedy, jeśli przerwa techniczna w sklepie, gdzie te koszulki można zakupić, się skończy. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie filmu konkursowego, więc możecie stale śledzić, czy ten sklep już jest otwarty, czy nadal jest zamknięty. No i to jest właśnie ale tej nagrody. Można również wygrać udział w odcinku ciekawostek, czyli można razem ze mną nagrać jakiś tam kolejny odcinek ciekawostek. Nie wiem, który to już będzie odcinek, jak to się wszystko złoży. Więcej informacji znajdziecie też w filmie, który został wrzucony na kanał, w filmie konkursowym. Wystarczy, że klikniecie tutaj teraz na mnie, na to tutaj okienko. No i przeniesie Was od razu do filmu konkursowego i tam się więcej dowiecie na ten temat. No to pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę oraz komentarza pod tym filmikiem, jeżeli tylko ogarniacie tą kolejną głupią zmianę YouTube'a na gorsze. A propos tej zmiany, to według mnie i Google tak teraz namieszały w tym YouTubie, zwłaszcza w odbieraniu powiadomień o nowych komentarzach, no i też wiadomościach od widzów. Więc przepraszam Was bardzo, jeżeli jakieś wiadomości od Was nie przeczytam i nie odpiszę, bo zazwyczaj na wszystkie wiadomości prywatne odpisuję. Komentarze pod tym filmem to już jest po prostu masakra. Teraz, żeby dać łapkę, wyjść na czyjś komentarz, to trzeba mieć ukończonego inżyniera, żeby to wszystko ogarnąć. Pamiętajcie też o subskrypcjach, które bardzo, 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 bardzo mnie zachęcają do dalszego działania, bo wiem, że mam dla kogo nagrywać i czym większa publiczność, no tym chętniej się nagrywa. Pamiętajcie też o odwiedzaniu strony facebookowej, czyli www.facebook.com/winifive. Link znajdziecie również w opisie. Znajdziecie tam wcześniejsze zapowiedzi filmów, dodatkową zawartość, dodatkowe informacje i w tym podobne. A ja już się z Wami żegnam, trzymcie się, na razie. Widzimy tutaj w alejce Mima, który po prostu ma pokaz swoich umiejętności. Całkiem fajnie się go ogląda. Udaje, że spina się na drabinę, udaje, że znajduje się w jakiejś budce, dmucha w balon, no i też udaje, że z kimś walczy, no i w tym podobne.